Dzień dobry, klasa ósma. Pora na kolejną zdalną lekcję języka angielskiego. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, ja też, także zaczynajmy. Ostatnio omawialiśmy sobie dwa tryby warunkowe i były to zdania ze słówkiem if. W pierwszym trybie warunkowym słowo if oznaczało jeśli i używaliśmy tego trybu do mówienia o wydarzeniach, czy też warunkach prawdopodobnych, wydarzeniach również prawdopodobnych, które mają związek z przyszłością. Jeśli zostanie spełniony pewien prawdopodobny warunek, wówczas nastąpi pewien prawdopodobny rezultat. Był też drugi tryb warunkowy, w którym używaliśmy słowa if, ale zmienialiśmy jego znaczenie na słowo gdyby. I tego trybu używaliśmy do mówienia o sytuacjach mało prawdopodobnych, odnoszących się albo do teraźniejszości, albo do przyszłości. I to jest taki tryb właśnie do gdybania. Dziś zajmiemy się czymś innym. Cele, jakie przygotowałem dla Was na dziś, są następujące. Pierwszy cel. Powiemy sobie, jakie różne funkcje w zdaniu mogą spełniać czasowniki z końcówką -in. Drugi cel. Będziemy używać tych czasowników jako nie orzeczeń, tylko podmiotów w zdaniu oraz jako uzupełnienia innych czasowników. I trzeci cel. Poprzez ćwiczenia będziemy przypominać sobie słownictwo związane z szeroko pojętym zatrudnieniem. To są cele na naszą lekcję dzisiaj. Ja dodam tylko, że dzisiaj będzie lekcja czysto teoretyczna. Praktycznie nie będziemy żadnych zadań z podręcznika robić. A na początek, jak zmienić czasownik w rzeczownik? No, to już sobie w celach lekcji powiedzieliśmy pośrednio. I to jest nasze najważniejsze pytanie na chwilę obecną. Później kolejnym ważnym pytaniem będzie, po co w ogóle zamieniać czasownik w rzeczownik? No to najpierw odnieśmy się do pierwszego pytania. Jak zmienić czasownik w rzeczownik? Słuchajcie, bardzo prosto. Mając na przykład takie trzy zestawy, zauważacie z pewnością, że wystarczy dodanie nam końcówki -ing do czasownika. Jeśli mamy czasownik złożony, no to -ing jest przy tej pierwszej przy tym pierwszym słowie, nie przy przyimku, tylko przy czasowniku. No i czasowniki takie typowe mamy po lewej stronie. Mamy look for, czyli szukać, mamy read, czytać, mamy get, zdobywać na przykład. Ale gdy chcemy zrobić rzeczownik z tego, wystarczy dodać in i wychodzi nam szukanie, looking for, czytanie, reading, zdobycie, zdobywanie. Getting. Przy getting jeszcze podwajamy sobie literkę T, bo takie są zasady pisowni. I słuchajcie, tak można robić z wieloma czasownikami i nie z każdym, ale z większością. I po co w ogóle takie coś robimy? Słuchajcie, odpowiedź znajdziemy na tym slajdzie. Po co to w ogóle robić? Nie w każdym zdaniu funkcję podmiotu musi spełniać gramatyczna osoba, jak na przykład I, you, he, she, it, we, they. Tak jak w zdaniu I looked for a job yesterday, czyli ja szukałem wczoraj pracy. Tutaj słowo I podkreślone jest podmiotem. I to jest takie typowe zdanie, gdzie mamy osobę gramatyczną spełniającą funkcję podmiotu. My dzisiaj nie będziemy się skupiać na tego typu zdaniach. Ja Wam po prostu robię takie małe wprowadzenie do pewnej rzeczy, a mianowicie do tego, jak zamienić, jak po prostu z czasownika z końcówką -ing zrobić podmiot. Ale do tego dojdziemy za chwilę. Czyli tak, funkcje podmiotu mogą być spełniane
przez osoby, te czerwone, które tutaj widzicie, czyli osoby gramatyczne, ale nie tylko. Na niebiesko mamy inne przykłady i na zielono. Funkcje podmiotu mogą również spełniać zjawiska albo przedmioty, czyli generalnie rzeczowniki. Na niebiesko mamy zjawisko, na przykład the weather is horrible, czyli pogoda jest okropna, albo my new smartphone looks amazing, czyli mój nowy smartfon wygląda niesamowicie. To też jest przykłady typowych zdań, gdzie mamy typowe podmioty, ale nie zawsze tak musi być. I dzisiaj skupimy się na tych ostatnich linijkach tego slajdu, czyli na tych pomarańczowych przykładach. Co ważne z punktu widzenia dzisiejszej lekcji, funkcję podmiotu może spełniać również czasownik. No tak, o ile go przekształcimy w czasownik z końcówką -ing. Czyli jak już przekształcimy to w czasownik z końcówką -ing, to taki czasownik z końcówką -ing nazywa się technicznie rzeczownikiem odczasownikowym, gerund. Ale wy nie musicie tego znać, tego sformułowania. On jest takim technicznym wyrażeniem dla nauczycieli. Dla was ważne jest to, żeby pamiętać, że z czasownikami, z czasowników z końcówką -ing można robić podmioty. I słuchajcie, jak to się przedstawia tutaj na dole. Looking for a job can be stressful. Co to znaczy? Szukanie pracy może być stresujące. Słuchajcie, to nie słowo praca jest tutaj podmiotem, tylko szukanie. Co? Szukanie. Odpowiada to wyrażenie na pytanie co. Kolejny przykład. Being outside in this kind of weather is horrible. Czyli bycie na dworze w taką pogodę jest okropne. I zauważcie, że przy robieniu takich rzeczowników odczasownikowych potrzebujecie nieodmienionej formy czasownika. Czyli tutaj w tym wypadku jest to be. Przy innych czasownikach jest to prościej zapamiętać, bo one się niespecjalnie odmieniają. A be przy pewnych osobach w pewnych czasach się odmienia. Idziemy dalej. Jeszcze jeden przykład. Buying my new smartphone was a great decision. Czyli kupno mojego nowego smartfonu było świetną decyzją. Każdy z tych podkreślonych wyrazów na pomarańczowo spełnia funkcję podmiotu, bo odpowiada na pytanie co. I to nie pozycja w zdaniu determinuje to, że te wyrazy są podmiotem. To po prostu pytanie, co podpowiada nam, że te pomarańczowe wyrazy są podmiotami. Ale na tym nie koniec. Słuchajcie, zrobimy sobie porównanie teraz na kilku slajdach, jak wygląda typowy podmiot na czerwono z nietypowym podmiotem na pomarańczowo. I mamy taką niby rozmowę między dwiema osobami. You should look for a job. Ty powinieneś poszukać pracy. W pierwszym zdaniu mamy typowy podmiot, czyli osobę gramatyczną. Ale w drugim zdaniu już nie. Looking for the first job might be difficult. No i to jest odpowiedź na sugestie pierwszej osoby. Szukanie pierwszej pracy może być trudne. Co? Szukanie. Looking for. Czyli tutaj mamy podmiot w formie rzeczownika odczasownikowego. Czyli mamy końcówkę -ing przy look. Nie przy for, tylko przy look. Kolejny przykład. Tutaj ponownie mamy typowy podmiot w pierwszym zdaniu, nietypowy podmiot w drugim. Why don't you read a few job advertisements? A może ty byś przeczytał kilka ogłoszeń o pracę? To ty specjalnie podkreśliłem, ono nie jest w polskim potrzebne, bo wiemy o kogo chodzi. Natomiast specjalnie to zrobiłem, żeby to było bardziej czytelne. A może ty byś przeczytał kilka ogłoszeń o pracę? I mamy odzew drugiej osoby. Reading them makes me feel nervous. Czytanie ich sprawia, że czuję się nerwowo. Co? Czytanie. I tutaj mamy podmiot.
czyli w postaci rzeczownika odczasownikowego. Inny przykład. Did you get that job? Czy ty dostałaś tamtą pracę? I słuchajcie, zakładamy, że rozmówcy wiedzą, o jaką pracę chodzi i zakładamy, że wiemy, kiedy to się miało stać. W pierwszym zdaniu mamy typowy podmiot, natomiast w drugim już nietypowy. Did you get that job? Yeah, getting the first job is an unforgettable experience. Czyli tak, zdobycie pierwszej pracy jest niezapomnianym doświadczeniem. I tutaj funkcję podmiotu spełnia getting. Nie słowo job, nie słowo experience, tylko getting. I słuchajcie, idziemy dalej. To nie koniec przykładów. Inny przykład. Is he going to sign this contract? Czy on zamierza podpisać tę umowę? Słuchajcie, słowo going w pierwszym zdaniu też jest rzeczownikiem odczasownikowym, ale on to słowo spełnia inną funkcję, bo wy znacie słowo going to, wyrażenie going to z poprzedniego działu i wiecie, że to oznacza zamierzać, więc tego nie bierzemy pod uwagę. Natomiast co weźmiemy pod uwagę, to pomarańczowy wyraz. Before signing this contract, he should read the terms of employment first. Czyli przed podpisaniem tej umowy on powinien przeczytać warunki zatrudnienia. Słuchajcie, to jest długie zdanie, ale tak naprawdę to jest zdanie złożone, składające się z dwóch krótszych zdań. I to, co jest na czerwono, czyli he w tym drugim, w drugiej części, to jest przykład podmiotu w tej części zdania, która nas najmniej interesuje. I w tej drugiej części zdania też podmiot musi być obecny, dlatego pamiętajcie, że zdania złożone mogą mieć różne podmioty w swoich częściach. I tutaj akurat mamy tego przykład. Ale nas najbardziej interesuje pierwsza część zdania. Signing. Signing oznacza przed, znaczy podpisywanie, podpisanie. I tutaj to jest podmiotem tej części zdania. Nie słowo contract, czyli umowa, nie słowo before, bo to byłby przyimek. Nas interesuje co, czyli podpisanie. I tutaj mamy taki oto podmiot. Inny przykład. Does everyone have to fill in this form? Czy każdy musi wypełniać to podanie? Tutaj podmiotem w tym zdaniu jest słowo everyone. I everyone znacie, to jest każdy albo wszyscy. Zależy, jak to się tłumaczy. W każdym razie dosłownie to oznacza każdy i jest to traktowane, to słowo, jako trzecia osoba liczby pojedynczej. Czyli gdybyście tutaj podstawili he, she, to efekt na słowo have to byłby ten sam. I też moglibyście używać does na początku. Everyone po prostu wziąłem tak dla urozmaicenia, żeby nie było ciągle you. No i mamy druga część na pomarańczowo. Filling in this application form is absolutely necessary. Czyli wypełnienie tego podania jest bezwzględnie konieczne. Filling in, czyli wypełnienie. To jest nasz podmiot w tym zdaniu. Słowo application form, podanie, to jest dopełnienie. Nas interesuje podmiot. I jest to filling in. Jeszcze inny przykład. I znowu wracamy do typowego podmiotu w postaci you. How do you feel as a new person in the company? Czyli jak się czujesz jako nowa osoba w firmie? No i mamy odpowiedź. Being in this company is an honor. Czyli bycie w tej firmie to zaszczyt, albo bycie w tej firmie jest zaszczytem. Being oznacza bycie i to jest właśnie podmiot w tym zdaniu. Nie słowo company, nie słowo honor, tylko being, czyli bycie. No i słuchajcie, tyle przykładów, jeśli chodzi o czasownik z ing jako podmiot, bo tych czasowników z końcówką ing będziemy, te przykłady z tymi czasownikami z końcówką ing będziemy
pod różnymi kątami rozpatrywać, nie tylko jako gdy spełniają funkcję podmiotu. Czasem może być też tak, że te czasowniki wcale nie muszą spełniać funkcji podmiotu, tylko są uzupełnieniem innych czasowników. No i słuchajcie, tutaj na tym slajdzie mamy rozpiskę tego. Te rzeczowniki, czyli te rzeczowniki odczasownikowe, mogą spełniać również inne funkcje w zdaniu, inne niż podmiot. Mogą być również uzupełnieniem innych czasowników, o czym powiedziałem już przed chwilą. No i tutaj bardzo ciekawe przykłady, również w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami egzaminu ósmoklasisty, bo tego typu zdania mogą być obecne na waszych arkuszach, bo przygotowujący te testy bardzo lubią tego typu zadania wprowadzać. Dlatego przyjrzyjcie się tym przykładom, bo one są bardzo charakterystyczne i jest duże prawdopodobieństwo, że podobne zdania pojawią się właśnie na egzaminie. Tutaj mamy długie zdania, nie powiem, w większości są długie i traktuję je jako długie ze względu na to, że pojawiają się tutaj no przynajmniej dwa czasowniki, a ten drugi jest podkreślony na czerwono i on jest w formie rzeczownika odczasownikowego. Ale to, co jest podkreślone grubą czcionką, to przeważnie jest ten pierwszy czasownik. I przyjrzyjmy się pierwszemu. Tu tak naprawdę mamy cztery przykłady, ale one są tłumaczone na kilka sposobów, bo nie zawsze można przetłumaczyć to dosłownie. I przyjrzyjmy się tym przykładom, przeanalizujmy je, bo to się nam przyda w kolejnych lekcjach. I'm looking forward to seeing you. Tutaj czasownikiem jest look forward to. I to oznacza oczekiwać z niecierpliwością albo nie móc się doczekać. Więc można to traktować na dwa sposoby. Ja to przetłumaczyłem celowo na dwa sposoby, żeby was uświadomić, jakie są podejścia. Z niecierpliwością oczekuję i tutaj seeing jest czasownikiem z końcówką ing, inaczej rzeczownikiem odczasownikowym. I tak musimy to, że tak powiem, w ten sposób tego użyć. Seeing, czyli zobaczenia. Z niecierpliwością oczekuję zobaczenia ciebie. Po polsku może to pokracznie brzmi, ale tak to mniej więcej się tłumaczy na polski. Możemy to też przetłumaczyć jako nie mogę się doczekać zobaczenia się z tobą. My bardziej byśmy użyli sformułowania nie mogę się doczekać twojej wizyty albo coś w tym stylu. Ale no jest to zrozumiałe dla nas na tyle, żeby zauważyć, jaką funkcję spełnia seeing w tym zdaniu. Inny przykład. Do you mind helping me in the kitchen? Czy masz coś przeciwko pomaganiu mi w kuchni? To też pokracznie brzmi, ale jest to dosłowne tłumaczenie. Inne tłumaczenie to, czy masz coś przeciwko, żeby mi pomóc w kuchni? No i zauważcie, że to już brzmi bardziej sensownie, ale pomóc nie jest, no nie ma takiej formy robienie czegoś, tylko wygląda bardziej jak czasownik zwykły. Gdy mamy końcówkę ing przy czasowniku, to przeważnie tłumaczymy to jako robienie czegoś, pomaganie, zobaczenie, pieczenie i tak dalej. Tutaj pomóc no, jest takim typowym czasownikiem, więc no, nie do końca odpowiada tej formie helping, ale jest bardziej sensowna w tym zdaniu. Inny przykład. He enjoys baking cakes, czyli on czerpie przyjemność z pieczenia ciast. Można to przetłumaczyć też jako on bardzo lubi piec ciasta, ale słowo pieczenia jest bardziej oddaje formę baking, uważam. Chociaż bardziej sensowne tłumaczenie jest to drugie. No i mamy kolejny przykład. We'd better avoid hanging out with them. Czyli lepiej, żebyśmy unikali spędzania czasu z nimi. Albo inaczej, powinniśmy unikać
spędzania czasu z nimi. Czyli tutaj też po słowie avoid będziemy używać czasownika z in, jeśli chcemy podobne zdanie stworzyć. Czyli na tym slajdzie mamy przykłady czterech czasowników, po których będziemy używać in. Jest to look forward to, jest to mind, jest to enjoy oraz avoid. Ale to nie wszystko. Na tym slajdzie jeszcze też będą cztery przykłady, które musimy sobie omówić. I słuchajcie, mamy takie zdanie. Have you finished reading this book? To oznacza, czy skończyłaś czytanie tej książki. Jest to sensowne, ale my częściej po polsku powiemy, czy skończyłaś czytać tę książkę. Z tym, że to pierwsze tłumaczenie jest bliższe temu wyrażeniu reading. Ale dlatego pokazuję Wam dwie możliwości. Inny przykład. I can apply myself to helping you with moving the furniture. Takie nietypowe zdanie, ale znalazłem je u Was w ćwiczeniu i pomyślałem, że warto je tutaj poruszyć. Mogę się przyłożyć do pomagania Ci w przenoszeniu mebli. No nikt tak po polsku nie powie, ale no podobne zdanie znalazłem, tak jak mówię, u Was w ćwiczeniu i postanowiłem je tu przedstawić. Albo mogę się postarać Ci pomóc w przenoszeniu mebli. Pomóc Ci w przenoszeniu mebli. No to już bardziej sensownie brzmi. Niemniej to pierwsze tłumaczenie jest bardziej oddaje formy helping oraz moving, bo tutaj jak się okazuje mamy dwa przykłady rzeczowników odczasownikowych. Helping oraz moving. Idziemy dalej. Every Wednesday I go shopping to this market. Czyli co środę chodzę na robienie zakupów na ten rynek. Słuchajcie, shopping to tak naprawdę jest też rzeczownik odczasownikowy, ale słowo shop, jeśli skrócimy, to nie oznacza tylko sklep. To oznacza również robić zakupy. Dlatego to tak przetłumaczyliśmy. Ale my po polsku tak nie mówimy. My po polsku prędzej powiemy, co środę chodzę na zakupy na ten rynek. I to jest bardziej logiczne dla nas. Niemniej to pierwsze tłumaczenie jest bliższe w formie shopping. No i jeszcze I can't stand working with them. Czyli nie mogę znieść pracowania z nimi. No, znowu pokraczne tłumaczenie, ale mamy jeszcze drugie, nie mogę znieść pracy z nimi. Z tym, że to drugie tłumaczenie już nie oddaje takiej formy, jak mamy przy working. No i słuchajcie, podsumowując, z tymi czasownikami, które widzicie tutaj na środku ekranu, jeśli chcecie używać innych czasowników do pary, to pamiętajcie o tym, że ten drugi czasownik będzie miał końcówkę in. Look forward to, czyli nie móc się doczekać na zrobienie czegoś. Mind oznacza mieć coś przeciwko. Enjoy, bardzo coś lubić. Like, po prostu lubić. Love, uwielbiać, kochać. Hate, nie cierpieć, nienawidzić. I to też łączy się z drugim czasownikiem z końcówką in. Avoid, unikać. Finish, kończyć. Go, iść. Ale to się przeważnie łączy z go shopping albo go swimming. Wielu innych przykładów nie ma. Apply myself albo apply yourself oznacza przykładać się do czegoś, do zrobienia czegoś. Stand nie oznacza stać w tym kontekście, tylko znieść coś. Nie móc znieść czegoś, czyli can't stand doing something. Nie móc znieść zrobienia czegoś albo robienia czegoś. I tak jak mówię, te czasowniki mogą się łączyć z innymi czasownikami pod warunkiem, że mają te drugie czasowniki, końcówkę in. I na dziś wystarczy tej naszej teorii, aby była nam potrzebna po to, żebyśmy mogli sprawniej przejść przez kolejne lekcje. Następny film zrobimy sobie już niebawem. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że udało nam się zrealizować cele dzisiejszej lekcji, czyli powiedzieć sobie o różnych funkcjach czasownika z końcówką in w zdaniu. Wracajcie do tego filmu, jeśli tylko uznacie, że musicie. Wszystkiego dobrego i troszczcie się o siebie.